Dzień dobry, szanowni państwo, panowie, panie, panowie. Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie. Chciałem się podzielić kilkoma refleksjami na temat tego, jak w mojej ocenie bezpieczeństwo wygląda dzisiaj, ale też ten horyzont czasowy 2050, on jest naprawdę inspirujący. Bo on pokazuje, że trzeba opracować strategię. Że nie można tylko oceniać to, co się dzieje teraz, z perspektywy tu i teraz, ale trzeba popatrzeć w związku z tym, jak powinniśmy działać. Otóż po pierwsze chyba nie powinniśmy powielać błędów, które były popełniane. Przed atakiem na World Trade Center Rand Corporation przygotował raport Terror 2000, który został odrzucony. Ludzie, którzy studiowali ten raport, stwierdzili dwie wady. Raport obraża naszych dostawców ropy, bo wskazywał na islam czy świat islamu jako zagrożenie. Raport mówi o czymś, co może się stać, ale jeszcze nie stało. Stąd właściwie po co mamy podejmować środki zapobiegawcze? Jaką sytuację mamy dzisiaj? Mamy terroryzm islamski, mamy kryzys bliskowschodni. W istocie nie mamy kryzysu bliskowschodniego, ale mamy już kryzys, który jest w Europie. Ten terroryzm to dwa zwalczające się ugrupowania. Al-Kaida była łatwiejsza do pokonania niż tak zwane państwo islamskie, które oferuje już dobra tu i teraz, które jest atrakcyjne dla wielu Europejczyków. Ten terroryzm mamy też na własne życzenie. To są źle zrealizowane misje w Iraku, w Afganistanie. Ricardo Sanchez, mój dowódca z Iraku, wcześniej z Kosowa, napisał, że misja bez celu końcowego to jest nocny koszmar. I rzeczywiście nie było żadnej strategii na to, co zrobić. Popełniono mnóstwo błędów. Rozwiązano iracką armię po to, żeby ją później z powrotem odbudowywać. Syria. Brak konsekwencji znów. Jeżeli została przez el-Asada użyta broń chemiczna przeciwko własnemu narodowi, wówczas prezydent Obama deklarował rozwiązania, które miały doprowadzić do usunięcia el-Asada od władzy. Ale wtedy objawił się Putin, któremu wręcz ktoś później chciał dać za to Nagrodę Nobla. Bo stwierdził, że Syria sama się rozbroi i pozbawi się broni chemicznej. Kolejne zagrożenie, nie tylko ISIS, to jest nieobliczalna Rosja. Rosja, która złamała pakt, który podpisała z Ukrainą. Która destabilizuje suwerenne państwo i zajmuje część jego terytorium, działając i wykorzystując taktykę, którą przypisujemy terrorystom, tak zwane zielone ludziki. I w końcu, co my na to? Sama Europa, struktury natowskie pokazują brak solidarności, brak strategii. Rzeczywiście, nawet tak jak działano w Afganistanie, Amerykanie mieli swoją strategię, obydwa dowództwa, struktury NATO nie miały własnej strategii. Ale przede wszystkim brak chęci rozwiązania problemu. Jeżeli w tej chwili pada informacja, że Rosja pewnie nam pomoże i że to jest dobrze, no to ja mam pytanie. Czy rzeczywiście NATO nie jest w stanie rozwiązać tego kryzysu? Czy też nie ma woli rozwiązania tego kryzysu jako pakt sojuszniczy? I mówię, że to drugie jest prawdziwe. Jeśli w Afganistanie była determinacja, to wówczas w pół roku przy wsparciu Sojuszu Północnego można było Al-Kaidę całkowicie odsunąć od władzy. Tyle, że zabrakło kontynuacji ciągłości. Zadowolono się takim sukcesem. Mission accomplished, misja zrealizowana i brak budowania pokoju. Co nas może czekać jutro przy braku konsekwencji? Oczywiście i przy tej takiej poprawności politycznej. Fala uchodźców, która jest niekontrolowalna. To nie są
nawet chociażby tak jak w Polsce, emigracja zarobkowa z Ukrainy, która naprawdę nam pomaga. To są ludzie, których nie jesteśmy w stanie ocenić, kim są. Którzy nie przychodzą po to, żeby w dużej części niestety, żeby jakoś ratować własne rodziny, normalnie funkcjonować, tylko przychodzą po to, żeby narzucać własny styl życia, własne zwyczaje w te miejsca, do których się udają. Europa obudziła się teraz, nie wiem na jak długo, po atakach w Paryżu. Nagle okazało się, nie sądzę, żeby to śledztwo było tak doskonałe, że w Brukseli, w Szwecji, w Niemczech odkryto szereg miejsc, ognisk, gdzie ci terroryści właściwie do tej pory czuli się dobrze. Nagle te dzielnice zostały zdobyte, nagle ktoś przejrzał na oczy. Czyli brakowało takiej konsekwentnej działalności. Jeżeli w dalszym ciągu będziemy przymykać oczy i nie będziemy widzieć spraw oczywistych, to rzeczywiście kwestią czasu będzie atak z użyciem broni zdecydowanie cięższej. Brudna bomba, broń biologiczna, sarin już był użyty w tokijskim metrze. To, co jest naszą słabością też, to wrażliwość społeczna. Misje, w których uczestniczyłem, w Iraku chociażby, w Afganistanie, największy problem polegał na tym, że wysyłano tam żołnierzy, ale z ograniczeniami narodowymi. National caveat. Czyli mogą pojechać, mogą być obecni, ale nie mogą działać w nocy i tam, gdzie strzelają, bo to niebezpiecznie. Trochę ironizuję, ale te ograniczenia rzeczywiście paraliżowały dowódców. To jest to, że walkę z państwem islamskim sprowadzamy do tego, że są jakieś uderzenia lotnictwa, wysyłamy drony, bo nie jesteśmy gotowi na to, żeby prowadzić działania na lądzie, a bez tego nie ma możliwego jakiegokolwiek sukcesu. Reasumując, jeżeli w dalszym ciągu będziemy podążać w tym kierunku, to niedługo Europa się upodobni do Ukrainy, gdzie powstaną strefy dla bogatych. Oligarchowie będą mieć własne armie i będą się chronić. I reszta społeczeństwa będzie żyła w ciągłej niepewności. Będzie podróżować tak jak ja dzisiaj do państwa, sprawdzany wielokrotnie, gdzie obok cała fala będzie przechodziła bez jakiejkolwiek kontroli. Będziemy zamykać się w jakichś zamkniętych enklawach. Nie będzie solidarności. Układ Schengen właściwie przestanie w ogóle istnieć. Mam nadzieję, że ten czarny scenariusz się nie zrealizuje. Dziękuję.